Ciąg z tej strony Milek, Milekowi witam w kolejnym filmie na moim kanale i słuchajcie, tak, nadszedł ten dzień. Słuchajcie, mam już mikrofon, także myślę, że będzie mnie lepiej słyszeć, słuchać. Ale poza tym, pewnie się zastanawiacie, gdzie ja jestem. Nie, uwaga, to nie jest żaden szalony kwadrat. To jest nasz taki nowy świat z sercownikiem i z kwiatuszkiem. Na który dostałem zaproszenie. No i słuchajcie, wybudowałem sobie już małą chatkę. Także teraz będziemy iść chyba do domku sercownika. Wiecie co, ja się tak trochę mało orientuję. Tutaj jest chyba przystanek. Tak, bo to jest świat z modami, także no, nieważne. Nie będę zarządzał. No to raczej nie jest domek, zakaz wjazdu. Tam. Nie wiem. O, tu może. To jest chata sercownika. On taki ma styl budowania. Czekajcie, zapukam. Siema! Siema, sercownik. Dobra, słuchaj. Jestem na tym świecie. I no. Mówię, że masz dla mnie do pokazania jakąś ekstra rzecz. No, jak się no. Jakoś ciemni. Ale chyba się właśnie już ściemnia. No, idziemy się na urbex. Idziemy na urbex. Jaki urbex znowu? A masz jakieś latarki? Bo urbexy się robi w nocy. Masz jakieś latarki? Jak się będzie ściemniać? Spokojnie, tam chyba jest oświetlenie, więc... No czego? No. Tam pójdziemy, do opuszczonego szpitala. No ej, ale to jest nad moim domem. No co to tam robi? Oddział psychiatryczny tam. No kurde. No. Grubo. No idziemy? Bo już zaraz się ściemniać. No dobra, możemy. Czekaj, jaki tu jest ten? Koszalińska Centrum. Aha, to dobra. To ściemnia bardzo. Dobra. Nie byłam tam nigdy. A domek wam, widzowie, mi pokażę może w następnym odcinku, a może jeszcze w tym. Możecie też wpaść tam, gdzie... A właśnie, słuchajcie, zapraszam was na kanał, na kanał sercownika, z kwiatuszek jeszcze nie ma kanału, ale będzie miał. I zapraszam was na kanał głównie sercownika, bo tam będziemy mieli filmy, postaramy się na przemian. Na raz u niego, raz u mnie. Następny film będzie już u niego. No i ostatnio ja właśnie go nie widziałam psychopatą. Dobra. Nie tak. Wiem, o czym ty gadasz. Ja tego ten film oglądałem i z tego co ja widziałem, to tego czegoś nie było. No nie było. Bo ja jeszcze wczoraj nie byłem tutaj u nas na serwie. Mam nadzieję, że tego klauna tutaj nie spotkamy. No dobra. To chodź na shifcie, a tutaj są jakieś kamery cokolwiek? Chyba nie. Gdzie ty jesteś? Tutaj za tobą. Nie strasz mnie. Strzykawka. Jezu, o Boże! To jest ten ziomal nasz. Jakieś mikstury. O kur... Ojej, co tak mi tu? Nie wiem. Jakaś tablica? Czekaj, światło zgasiło. Jakaś tablica. Jezu, to jest opuszczone, a jeszcze światła się świecą. Jakaś szafka. Dobra. To w ogóle to są kości. Poczekaj, duża dziura. No. Czekaj, bo to jest okno, nie? O kurde. Jest widoki na miasto. O Jezu, spadłem. Patrz. Czekaj, idę. Patrz, co znalazłem na ziemi. Co to? A, to jest to takie. O. Nie wiem, jak to się nazywa. No, też jakieś mikstury wylone. Tak jakby zastopowały się w czasie. Nie, no tu nic nie ma. Nie, patrz na to. Otwarte, można wejść? Ej, nie mam. Weź to rozwal. Ty masz chyba narzędzie. Ja nie mam, nie wziąłem. Co jest? U, ja ci kręcę, ale stół. Nie można dalej przejść. Ja. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych herbów. Jak w ogóle, jak tu jest płuto, to już się robi. Dziury wszędzie. I nawet kamień. Nie wiem, jak to jest stary, no ja tego nie widziałem. Czekaj, tu jest ostatni chyba piętra, co tu jest. Dobra, tu jest jakiś kolejny stolik. Sala psychiatryczna psychiatryczne ne 1, numer 1. O. XD pewnie ten twój cały psychopata stąd się wziął.
Cela psychiatryczna numer 2. Kurde, to chodzimy. Do rozwagi. Weźmy. O! Dobra, chodzimy. No i co tu jest niby? O! Patrz na to. Wystarczyło przez okno zobaczyć. Czekaj, bo ja nie mogę podskoczyć. Teraz. Nie, musisz lekko odejść od tego. Jezus, kto takie rzeczy tutaj stawia? Czekaj, bo jest dalej. Bo to jest dalej taki bak? Czekaj. Ja, bo jest taki bak, że można wejść. Czekaj. Nie ma tego baga. Czekaj. No dobra, to nic nie ma ciekawego. Jest taki urbex. Trochę tego jest. Coś przeoczyliśmy. No ale to nie jest tak opuszczone. Wygląda na spróchniało, ale tutaj jest cały sprzęt. Nawet nie ma żadnego graffiti na ścianie. Coś w tym stylu. A może jest? Nie no, nie ma. No możemy się obejść dookoła budynku, ale żadnych wózków inwalidzkich. W ogóle... Nie wiem. Przecież tu nic nie było, prócz jakiegoś halloweenowego szkieleta. A wiesz, że to nie był halloweenowy szkielet? No jeśli nie był, to nie wiem co to było. Wyglądał jak najtańszy plastik z Chińczyka za 5 zł. Nie wiem. Chodź, idziemy spać? No dobra. No cześć. Nara. Dobra, ja tutaj sobie jedno światełko zapalę. O. Tak, to. Jutro wam dokładnie pokażę, jak mój domek wygląda. Idziesz spać? Nie mogę zacząć. O, dobra. A nic, dobra, tutaj. Teraz już wam pokazuję cały mój domek w pełnej okazałości, tylko o, światło włączę. I teraz tak. Słuchajcie, tutaj mamy globus, ponieważ wiecie, że ja lubię historię i geografię. Tutaj mamy regał z książkami, taki stoliczek nocny, łóżeczko, tutaj takie lampy. A tutaj mamy skrzynkę z rzeczami, które będą do mojej piwnicy. Kurde, ale tutaj jest ogólnie mównica moja, a tu jest moje stanowisko gamingowe. O, a tu jest golem. Tak, to jest moje profesjonalne stanowisko gamingowe. A ja... No i taki jest mój dom. A ten na górze jest strych, ale to może kiedyś. No na pewno nie na teraz. Także taki jest mój skromny domek. Domek wujcia babcia, wujka milekowego. No dobra, to idziemy do sertkownika. Zobaczymy, co tam jest w ogóle ten... Creeper Cola jest tam chyba. Albo mi się wydawało. Nie, to jest Coca-Cola. Co my mamy? Creeper Cola, Lime Soda, Ender Fizz, Blaze. Okej. Okay. A tu mamy chipsy. Czyli mamy tutaj jakieś, nie wiem, Skittlesy, KitKat, M&M'sy, Candy, Doritosy, Lacy. Okej. Okay. A tutaj? Creeper Cola. A, okej. Okay. Nie, no fajny automat, tylko szkodowy taki bug jest z tyłu. No dobra, idziemy. Ja też sobie tutaj trochę pozbieram. Coś tam. O, tu jest chyba pizzeria, jeśli sądzę po tym logo. Tam jest ten opuszczony budynek. W ogóle w nocy nie było to tak widać, ale tam ten czerwony krzyż jest taki trochę spróchniały. Dobra, chodźmy może do pizzerii, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Okej. No tam do kuchni nie będę wchodził. Pizza. Nie. Halo, to. Siema. Sertownik, co ty tu robisz? Tu pracuję. Serio? No. Ale fajnie. No możesz mi coś zaserwować. Albo sushi mać. Nie, sushi nie lubię. Sushi podziękuję. Weź sushi, że... Ale... A tu mnie nic nie...
dalej pracujesz? Oglądałeś film? No oglądałem, ale myślałam, że tak tylko... Żartujesz, że pracujesz. Muszę być tutaj, bo tam jakoś tak postawić. O, ale dobrze. W szkole? No, poproszę. Na beknięcie. Poproszę w ogóle na beknięcie. Okej. Dobra. Dzięki wielkie. To ja spadam. Cześć. Dobra. Dobra, chodźmy dalej sobie ten. Kurde, niepokoi mnie ten szpital, który jest dosłownie nad moim domkiem. Mam nadzieję, że nic strasznego mnie nie będzie spotykać. Najwyżej poproszę serdecznika i z kwiatka, aby mi pomógł go zburzyć. No kurde, to trochę dziwne. Dobra, jesteśmy pod jakimś opuszczonym chyba kolejnym budynkiem. Wygląda na opuszczone. Dobra, chyba tutaj trochę żule są, albo po prostu bezdomni. Wyty w szkielet? Wózek sklepowy, no to chyba normalne. Marchewki? Cola? Jakieś inne? Dobra, nie masz. Chodźmy może stąd, stawmy to jak może było. O tak. Tutaj w ogóle ja... Tutaj chyba będzie budowana wieża zegarowa. Ja w sumie mógłbym ją wybudować, ponieważ lubię budować wieże zegarowe. A tutaj coś innego mamy. To jest jakiś urząd, miasto, albo może dom z kwiatka? Zobaczymy. Co to jest? Chyba to jest bank, bo tutaj... Tak, to jest chyba bank. Chodźmy do banku. Taki trochę pusty bankomat. Jaka fajna figurka. Dobra, chodźmy tu. O kurde. Dobra, nie mogę chyba tego otworzyć. Dobra. Wychodzimy z banku, bo tu nie ma nic ciekawego, chyba że coś w tym sejfie jest. Ale ja nie jestem kradziejem. Tu coś mamy, chyba to jest dom z kwiatka. Po architekturze myślę, że tak. Chociaż architektura wygląda na to, że to jest budowla pana Sertkownika. Dobra, fajny ten... Oj! Dobra, nie odpalam mu komputera. Dobra, nieważne. Nie lekowy. Co się stało? W ogóle co robisz u skwiatka? Co ja robię u skwiatka? Ja mu to budowałem. A! No właśnie sadziłem po tych schodach. Chodzi o to, że patrz. No. Słyszałem w tej okolicy dziwne dźwięki, jakieś krzyki. Tam koło swojego domku szpitala. Serio. W ogóle wiedzieli, że tam w tamtej budowli, tam ceglanej też jest jakiś kościotrup? I też wygląda jak... Musimy zobaczyć swój domek i też wygląda jak plastik za jakieś 5 zł, czy 2 nawet. Szkielet jest w swoim domu. Gdzie? Co? Jak? Patrz, widziałem. O kurde, coś tutaj nie gra. Kto wchodzi na teren mójcia babcia? Idź ty mi! Przez okno ja cię poharatam! Coś się ruszyło w szpitalu. Niara! Moje drzwi! Mój biedny domek! Śmiem tkać! Kurde, mam jakieś narzędzie? Nie mam. Idę do Toy Shop. Ja biorę jakieś narzędzie. Pierwsze lepsze narzędzie. Ojej. Coś tutaj się stało. Co tu się stało? Co jest? Jak to? Co jest? A klaun przypadku, ten twój cały psychopata tutaj nie podpalał niczego. Chyba podpalał. Ale chodźmy do szpitala, bo ja się boję. No to daj mi jakieś narzędzie, to tą osobę poharatam. Co ja mogę z tą łopatą zrobić? No to masz miecz. To mogę zrobić. Masz miecz. Wiecie co, widzowie? Ja zrobię coś takiego. I teraz idziemy. Drodzy Państwo, idziemy nawalić kogoś, spacyfikować kogoś, kto takie złe czyny robi. A widzicie, nie myliłem się. Rzeczywiście jest takie trochę spruchniałe już.
Dobra. Wjazd na chatę przez dach. Z buta wiem. Co robię? Walizki. Defibrillator. No patrz, to jest jakiś najtańszy. To jest jakiś najtańszy plastik. On się rozwalił w pierwszym leku. Wejdź z niego, wejdź może. A te szafki da się otworzyć? Nie da. Kurde. Krew to jakaś pewnie sztuczna. Jaki żartowniś se tutaj ze mnie żartuje? Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Wybuchamy. Myślisz? No chyba trzeba nowy szpital zbudować, nie opuszczamy. Ale po co nam szpital? A jak złamiesz nogę? No to złamie nogę. Mówimy szpital czy nie? No na razie jeszcze zastanawiam, zobaczymy, czy coś innego się wydarzy. Okej. Dobra, wiecie co widzowie? Ja wam powiem tak. Zapraszam oczywiście na kanał Serpownika, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, strzelcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Zapraszam na kolejną część Serpownika na kanale. No to co? Do zobaczenia i cześć!